Witajcie. Dawno nie było żadnej relacji z mojego ogrodu, więc postanowiłem, że dziś nagram taką króciutką relację. Chcę Wam pokazać dziś paprykę. Tak wygląda papryka. Mamy wrzesień, więc ktoś by powiedział, nie jest to żadna rewelacja. Oczywiście, że tak. I być może z tej papryki nic nie będzie, chociaż ta zaczyna dojrzewać, ale jest malutka i tak dalej. Było sucho, słuchajcie, warunki były niekorzystne, niesprzyjające, więc musiałem wybierać, co podać, na jaką zdecydować się, na jaki zabieg. Więc ta papryka była od tak sobie po prostu po macoszemu troszeczkę traktowana. Ale dlaczego ją Wam pokazuję, słuchajcie? Ponieważ jest to papryka, która była wysiewana w maju po tej katastrofie, która mi się w maju przydarzyła, na początku maja, ale na tym się jej problemy nie skończyły. Jej historia jest troszeczkę dłuższa, bardziej taka barwna. Otóż miałem to wysiane w skrzyneczce, w której miałem również wysiany seler. I podczas sadzenia selera ta papryka przeżyła kolejną katastrofę, można powiedzieć, chociaż w jej przypadku była pierwsza, ale kolejna przygoda mi się zdarzyła, ponieważ ona była malutka, miała około 4 cm, może 3 wysokości, i żeśmy na wstępie z mamą uznali, że to są jakieś chwasty, więc żeśmy to wyrzucili. Dopiero po jakimś czasie do nas dotarło, po nie wiem, godzinie, dwóch, że może to być papryka, którą żeśmy zasieli. No, to była słuszna uwaga. Do słusznych wniosków żeśmy doszli, więc ta papryka została odzyskana gdzieś tam z miejsca, gdzie została wyrzucona, i żeśmy ją tutaj wsadzili, więc naprawdę jej historia jest długa i tak ona wygląda. Tak ona dziś wygląda. Powiem Wam szczerze, że może nawet ładniej wygląda jak ta papryka, którą sadziłem już dużą. Zobaczcie, jakie ma malutkie tutaj papryczki. Z uwagi na to, że było sucho, ona chorowała i tak dalej. A ta sobie jakoś biedulka, ale poradziła, więc jaka to jest wola życia, słuchajcie. No to jest zadziwiające, jak natura, przyroda potrafi nas mile zaskoczyć, zadziwić i chyba dać nam coś do zrozumienia, że nie można się nigdy poddawać. To by było na tyle, słuchajcie, w ten chłodny dzień, bo jest naprawdę chłodno. Więc tak patrzę na tą paprykę, chociaż nie tracę nadziei, nie tracę nadziei. No, mam taką nadzieję, że może jeszcze zbiorę i z tej papryki owoce. No i życzę Wam takiej pogody ducha, żebyście zawsze z optymizmem patrzyli do przodu i żebyście zebrali to, co żeście zasieli. Więc życzę Wam dużych, obfitych plonów. No i szczęść Wam Boże, kochani.